Może wiecie, jakie są kary za tak zwane zniszczenie mienia społecznego, bo ta kartka to było mienie społeczne, pamiętajcie. No nie? Mienie społeczne? Tak? Dobrze mówię? No właśnie, więc w pewnym momencie wstanie pan prokurator, oby to nie był pan Jacek, bo ja pana Jacka lubię. Co mi się wydaje, że się dogadam z panem Jackiem, prokuratorem, to inny prokurator musiałby. Ale to znowu pan Jacek by za to odpowiadał. No dobra, u mnie. To załóżmy, że to jest inny prokurator niż pan Jacek. I teraz tak, wstaje i mówi tak: tutaj mamy niezbite dowody. Niezbite dowody to nawet było nagrane klatka po klatce, klatka po klatce. Pan Rafał niszczył z premedytacją kartkę ważną, informacyjną, bo to jest bardzo ważna kartka informacyjna, proszę państwa, bo jakby jej jeden dzień nie było, to tutaj mogłyby być konflikty, proszę państwa, bo ta kartka informuje, że jak nie ma tej kartki, ktoś by wszedł z hulajnogą, tutaj ochroniarze, no co, no to ochroniarze by go wyrzucili, tak jak mnie, no to wcześniej kartki nie było, to tak robili, to teraz też by tak robili, cóż więcej. Powiedzcie mi, po co to ta kartka wisi? Do czego ta kartka jest potrzebna? Jak pierwsze co, to sami wiedzieliście, że ja byłem pierwszym testerem, co robi sądownictwo z hulajnogami. Co robi z hulajnogami? Ja wchodzę, hulajnoga na zewnątrz. Ja wchodzę, hulajnoga na zewnątrz. Było, było. Ja wchodzę, hulajnoga nie wchodzi. Do czego jest ta kartka potrzebna? Powiedzcie mi, jak ten człowiek od razu jest ustawiony, co ma robić i ma jeszcze powiedziane, że pan nie wejdzie z hulajnogą, pan se ma zaparkować, pan se ma zadbać o swoje na naszym terenie. No właśnie. I pan Jacek mówi, że właśnie. Jest różnica między tym, jak kartka wisi, a kartka nie wisi. To jest. I szczególnie ta kartka. To jest szczególnie ta kartka. Także tutaj pan Jacek, znaczy pan prokurator, inny prokurator i policjanci oczywiście, ci, którzy spisywali i wszyscy chyba musieliby, znaczy nie wszyscy, bo wy nie, ale ci wszyscy, o których myślimy, musieliby wstać i powiedzieć, że pan Rafał nie był prawy, sprawiedliwy i etyczny w tym przypadku, natomiast my oczywiście jesteśmy z definicji, to jest więc, my zawsze jesteśmy i teraz prokurator, który wstał i to mówi tak, że on to tutaj on zawsze tak będzie prawy, sprawiedliwy, etyczny, więc on zawsze, jak zobaczy taką kartkę, to ona zawsze jest w porządku, bo te wszystkie kartki są w porządku i ci wszyscy są w porządku, tak to bym musiał powiedzieć. No i właśnie, teraz o co tutaj chodzi, bo tutaj sędzia tego słucha, tak zwany przewodniczący też sprawy sprawiedliwej, etycznej. Mówi tak: panie Rafale, uznaję pana za winnego czynu zabronionego. Ja mówię, aha, to znaczy, że mojej sprawy nie zrozumiał. Mówi mi, że jestem winny. Dobra, to niech powie do końca. Panie Rafale, wykazał się pan wyjątkową nieodpowiedzialnością, bo tak. Oczywiście ta osoba musiała ponownie robić, znaczy tylko wydrukować chyba muszą teraz. Jakbyście nowe zrobić, to musieliby wydrukować. Więc, panie Rafale, kara, tutaj są pieniądze i teraz pytanie, ile pieniędzy? No tak, z 1000 zł to chyba by mi dali, nie? Na przykład ten sędzia, który mówi o winie, że jest. Co jeszcze? Tutaj nie chodzi tylko o kary, ale też pamiętajcie, jak wyżądacie szkody, to jest szkoda, to ktoś musi od nowa, bo to papier, bo to druk i pomysł. Całe to przedsięwzięcie trzeba od nowa zrobić w pewnym sensie, o ile mówię, jakby nie mają gotowego już takiego, to ja musiałbym za to zapłacić, czyli oni musieliby mi policzyć koszty produkcji czegoś takiego. I tu widzicie, wpadają, bo chcąc, nie chcą, muszą mi podać koszty, bo ja o to zapytam, a oni powiedzą, że tutaj tak są, to są koszty niewymierne, znaczy nie da się policzyć kosztów. Nie da się policzyć kosztów, ale pan Rafał karę płaci w kosztach, bo tu można, tu już 1000, 500, 1000, 2000, tu się da policzyć koszty bardzo dokładnie, co do grosza właściwie, bo ja bym miał policzone co do grosza, a ja bym się pytał, a dlaczego tutaj policzyliście za to wszystko złoty 50, nie złoty 52, jak byście to liczyli właśnie? A tak na oko, to około, musieli powiedzieć tak, że koszt tego, tej strat, to jest złoty 50 do 5 złotych. Tak, to nie ma tak, pamiętajcie, nie ma tak, bo by się okazało, że to jest jakaś czynność, którą zrobili, to ja się pytam, to wycenicie inną czynność, inną, 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 inną i każdą czynność i to się ma złożyć na pensję człowieka. Tak to powinno wyglądać, więc każda czynność człowieka powinna być w ten sposób wyliczana, a nie da się, tererererera, bo wszystko jest umowne, tererera. Taka gra z takim prokuratorem, no to łatwa by była, łatwa by była. No ja wam tą prawdę napisałem, że to jest nieważne, bo to jest nieważne. Już.
Bo to wygląda jak ważne, dlatego chciałem ostrzec ludzi, że to jest nieważne, bo niektórzy się nabiorą w dzisiejszych czasach i sobie to wezmą do serca i będą realizować czyjeś pomysły. Tak? To nie są tego człowieka pomysły, tylko czyjeś pomysły. Właśnie kupił pomysły kogoś innego, przyjrzał się temu i powiedział nie wolno, nie wolno i nie wolno, po trzykroć nie wolno. I niech się ta sprawa toczy, powiem wam, bo tutaj się dowiemy właśnie o kwotach, o takich rzeczach, kto to robił, co to robił. Wszystko w sieci możemy dowiedzieć, bo to ktoś to robił. To zwyczajnie to jest tak samo, jakbyśmy mieli live'a nagranego o produkcję czegoś takiego, przypinanie czegoś takiego, te rozmowy, jak przypinają, czy byli w zachwycie, kiedy to przypinają, czy tak po prostu, dobra, dobra, zostaw to, dobra, dobra, wisi, wisi, dobra, zostaw. Bo to jest nie w porządku, słuchajcie. To ma być uroczyste powieszenie czegokolwiek dla wszystkich. To jest tak jak wydanie książki dla wszystkich, to każdy twórczością się cieszy. I następny, i następny. Więc jeden, jak przekazuje drugiemu swoją twórczość, to powinien się cieszyć. No i gdzie ja się dzielę swoją twórczością, to tu, to tam i gdziekolwiek sobie sięgam po swoją twórczość, to jestem bardzo zadowolony, bo mi się miło wspomina. Pytanie, jak się będzie miło wspominać prokuratorowi, policjantom, ochroniarzom, pani Beacie i twórcy. Kogo uznajemy za twórcę? To jest dobre pytanie, bo ja mogę siebie uznać za twórcę. Zobaczcie, taki jest mały gest i zobaczcie, jak można fajnie omawiać i jak wam to oczy otwiera, co? Otwiera wam troszeczkę oczy, inna perspektywa. Ja wam tu na kanale będę inną perspektywę pokazywał niż tradycyjne, szablonowe rozumowanie o tym samym. No nie. Dlatego mówię, poszerzamy swoje perspektywy, bo jak jesteśmy zawężeni w perspektywach, to nie mamy nowej. To tutaj wpadłem na ten pomysł, bo mam szerszą perspektywę i ten pomysł może rozwinąć się dalej w coś pozytywnego dla nas. Będziemy sobie omawiać takie coś, więc no co, ja mogę dać się tam zaprosić, tylko że znowu co, ja nie wejdę na sprawy i co, przegram tak, bo nie wejdę, no bo ja cały czas tą kamerą, nie mogą mi odebrać kamery. Mogą mi już, a na sprawę już dwa razy mnie nie wpuszczali, co na taką sprawę też mnie nie wpuszczą, o kamerę, tak? O kamerę, o hulajnogę też mnie nie wpuszczą, nigdy mnie nie wpuszczą, będę miał kamerę ze sobą. Na to wychodzi, że mnie nigdy nie wpuszczą, nie przejdę korytarzem, nie zasiądę, bo na Wokandzie oczywiście też bez kamery. Sami widzicie, jaki absurd. To jak to wyjaśnić społecznie, bo tak naprawdę zrobiłem społecznie. Myśląc, tak? Myśląc, że to jest w porządku społecznie, żeby to zniknęło, bo sami widzicie, że wam się to nie podoba. To się podoba tylko dwóm, trzem osobom, jednej właściwie, to się jednej osobie nie spodobało tak naprawdę. No dwóm, może ochroniarze i prezes. Właściwie to bardziej ochroniarze, może nie wiem, no to właśnie też trzeba zbadać kto, bo albo ochroniarze, albo prezes. Albo ktoś prezesowi podsunął, bo to wyszło stamtąd, czy mówię, podkładkę bym chciał na to jakąś papierową. Czemu to tam gdzieś jeszcze, wiecie, bo to też możemy iść w drugą stronę, iść w stronę odpowiedzialności, że czegoś takiego nie powinno być na takim budynku jak publicznym, w ten sposób zrobione, napisane, zaprezentowane i traktowane, bo jakby to była, mówię, dobra instrukcja, nie byłoby w tym konfliktu, nie było, nie byłoby, nie było, dlatego to nie jest w porządku instrukcja, bo pojawił się konflikt. Gdyby to była dobra instrukcja, sami rozumiecie, że każdy byłby zachwyceni, bo to instrukcja to jest pomysł. To jest taki pomysł na ograniczenie. To jak się możesz czuć w pomyśle na ograniczenie. Dlatego ja wam ściągnąłem troszeczkę ograniczenia i napisałem wam nieważne. I chyba moje jest ważne, że napisane jest nieważne, a nie ich narysowane, że jest ważne. Więc nie? Moje na górze. To jest mój podpis, tak? Bo po tym się nikt nie podpisał, to ja się podpisałem. Można powiedzieć, przechodziłem społecznie, zauważyłem, nie podoba mi się i wiem, że wam też by się to nie podobało. Wyraziłem swoje zdanie. Swoje słowo wyraziłem na tym, czy... Tak? Jeżeli oni by tego nie zmienili, ktoś by podszedł i też chciał wejść, to już ma takie napisane, że nieważne. To on by powiedział, ale tu już ktoś był przede mną. O, jeszcze jeden podpis nieważne, jeszcze jeden podpis nieważne. To wszyscy, to tyle rąk podpisało się pod tym nieważne. To co, to ja teraz mam uznać, że ważne? Wchodzę. I tak to powinno wyglądać, więc tam powinniście przychodzić i pisać. Nieważne, nieważne. Zwyczajnie wiele podpisów na jednej kartce, nieważne. Chodzić tam, zobaczcie, jak tam zwierzowca kolejka się ustawiła i napisała nieważne, jeden po drugim, jeden po drugim. Młodzież, jakby się tam przejechała na hulajnodze, proszę bardzo, przeszła się i napisała nieważne. To zobaczcie, jak to zmienia. Popatrzcie, jak to wiele zmienia. Jeden napisze nieważne, to oni muszą to zmienić. Następny napisze nieważne, znowu to muszą zmienić. Znowu, 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 aż wreszcie złapią. A jak złapią, to właśnie złapali. To wygrywamy, pamiętajcie, więc można pisać po takim czymś nieważne. Tak. Dosłownie tak. Dosłownie. O la la.